Luny na Eurowizji ciąg dalszy, Nowa Sanach, nowe zdrady Justina Timberlake'a, Roxana Węgiel ze Smolastym i wielkie ogłoszenia festiwalowe. Co jeszcze? Zostańcie ze mną do samego końca, nazywam się Max Kluziewicz i zapraszam na muzyczne podsumowanie tygodnia. A działo się bardzo dużo. Ostatnio na Eurowizji zakończyliśmy, a dzisiaj od niej rozpoczynamy. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Luna, a nie Justyna Steczkowska, będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2024. Jej piosenka The Tower zdobyła 34 punkty, czyli o jeden więcej niż Witcher Tara Horo Justyny Steczkowskiej. Jak można się było spodziewać, wybór pięcioosobowej komisji wywołał skrajne emocje, a Luna, chociaż spodziewała się hejtu, no to nie takiego. W obronie reprezentantki Polski stanęła Justyna Steczkowska, która opublikowała na Instagramie post, w którym zaapelowała o zaprzestanie hejtowania piosenkarki. Młoda artystka doceniła jej wsparcie. Bardzo się cieszę, że Justyna napisała takiego posta też, bo też zaapelowała do tego, żeby zaprzestać takiego hejtu i po prostu szerzenia takiej mowy nienawiści i takiej negatywnej energii, bo nie o to chodzi w muzyce i też nie o to chodzi w tym konkursie. Jedną z osób, które jako pierwsze pogratulowały Lunie jej sukcesu, była Doda. Doda napisała do Luny z gratulacjami na Instagramie i jak się okazało, obiecała jej wyjątkowy prezent. Jaki? Dosłownie jak wyszłam z pytania na śniadanie, to od razu zobaczyłam wiadomość od Dody i to po prostu było niesamowite. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna i Doda wyśle mi perfumy Luna, żeby Luna mogła pachnieć Luną. Królowa marketingu jest tylko jedna. Zwycięstwo Luny w preselekcjach skomentował też Marcin Maciejczak, który wypuścił swoją eurowizyjną propozycję Midnight Dreamer. Teledysk do singla, który zajął przecież trzecie miejsce, już się montuje, a my zajrzeliśmy na jego plan, żeby podpytać Marcina o to, jak ocenia zwycięstwo swojej koleżanki, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Marcin i Luna mają na swoim koncie taki prawowity duet. Dużo zamieszania wywołały twoje słowa dotyczące piosenki Luny. Nie wiem, czy to widziałeś. Kilka osób zarzuciło ci, że może się trochę wywyższasz, że trochę przesadziłeś. Chciałbym w takim razie, żebyś rozwinął tę myśl, bo bardzo możliwe, że ludzie cię po prostu nie zrozumieli. Być może tak. Jeśli chodzi o piosenkę Luny, ja mam taki problem, ale to też nie musi być problem, że ja w ogóle pokochałam Lunę za tą taką wróżkowość, ezoterykę i ten taki tajemniczy, dziki vibe. I po prostu mi w tej piosence tego brakuje, szczerze mówię. Warto przypomnieć, że Luna wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji, który odbędzie się 7 maja 2024 roku. Piosenkarka zmierzy się z reprezentantami 14 innych krajów, a o tym, kto przejdzie dalej, zadecydują widzowie, a nie tajna komisja. Jeżeli jesteście osobami, które nie mogą pogodzić się z przegraną Justyny Steczkowskiej, no to mam dla was bardzo dobre wieści. Justyna Steczkowska zapowiedziała, że nie mówi nie Eurowizji i bardzo możliwe, że w przyszłym roku, a wtedy będziemy świętować 30-lecie jej eurowizyjnego debiutu, zgłosi się do preselekcji, ale tylko pod jednym warunkiem. Te muszą być publiczne, telewizyjne. Ale to nie wszystko, bo Justyna Steczkowska nie zamierza zwalniać tempa i już teraz zapowiedziała nową płytę, której pierwszym przedsmakiem jest piosenka Witcher Tara Horo oraz wyjątkowy koncert. Ten odbędzie się 19 grudnia na Turbarze i jak zapowiada Justyna, będzie stanowić intro do tego wszystkiego, co czeka nas najprawdopodobniej już w 2025. Jan jest doskonałym przykładem na to, że nie trzeba wygrać preselekcji, żeby odnieść wielki sukces. Wokalista śpiewał do tej pory tylko po angielsku, ale tym razem zrobił wyjątek. W sieci ukazał się utwór promujący serial Royce Millennium, w którym słyszymy właśnie Jana i związaną od samego początku z tą serią Monikę Brodkę. Single List jest coverem wielkiego hitu zespołu Hey z 1995 roku i wszystko wskazuje na to, że będzie równie wielkim hitem co Wszystko czego dziś chcę i ostatnie, które promowały poprzednie serię tego serialu. A pamiętacie, jak kilka odcinków temu mówiłem wam, że Roxana Węgiel i Smolasty połączyli siły? Roxana Węgiel i Smolasty razem, ale tylko w piosence. Kilka dni temu Roxana Węgiel wrzuciła nowe zdjęcie na Instagrama, a Smolasty je skomentował. I tak, ja wiem, że to mogłoby zupełnie nic nie oznaczać, natomiast według mnie te emotki nie zostały użyte przypadkowo. Ba, powiedziałbym nawet, że nie pozostawiają żadnych wątpliwości. No to teraz wiemy już o tym oficjalnie. Roxy Węgiel i Smolasty połączyli siły, a ich piosenka zatytułowana Nie mów, że kochasz jest już dostępna. Wokalistka i raper odwiedzili eskowe studio i opowiedzieli o kulisach tej współpracy. Czy powiem tak, jeśli mam jakiś kawałek, który jest w pełni dopełniony, masło maślane trochę, to staram się go robić samemu. Natomiast jeśli jest kawałek, w którym ewidentnie brakuje mi konkretnego głosu, konkretnej energii, to po prostu kontaktuję się z taką
osobą i wysyłam to, w tej wypadku pamiętasz jak to było? Wysłałem nawet chyba nie link do kawałka, tylko napisałem mamy tak, hita, pamiętam, tak? Było, mamy hita. W nocy mi napisałeś, robimy hita, czy coś mam takiego hita, musisz to usłyszeć. I ja mówię, o, no to super, to dawaj, podsyłaj. Mija kilka dni, nagle dostaję ten numer, mówię, kurczę, no mega, rockowy klimat, ja też uwielbiam takie brzmienia, więc totalnie poczułam, że świetnie bym brzmiała właśnie w tym refrenie i spróbowałam nagrać. No i ta zwrotka jest naprawdę dla mnie potężna. Britney Spears nie jest jedyną osobą, która może pokrzyżować powrót Justinowi Timberlake'owi. Wokalista zapowiedział swój nowy singiel Drown, a w tym samym czasie na jaw wyszły informacje o jego kolejnych zdradach. Zoe Gregory, będąca niegdyś króliczkiem Playboya, opowiedziała w swojej książce, że Justin Timberlake miał zdradzać z nią swoją ówczesną partnerkę, Cameron Diaz. Podobno to ona zrobiła pierwszy krok, a Justin, chociaż początkowo odmawiał, w końcu się skusił. Ciekawe, czyja książka będzie kolejna i co na to wszystko Jessica Biel. I z ostatniej chwili moja koszulka jest dzisiaj nieprzypadkowo, chociaż nie żyjemy tylko z zdradami Justina Timberlake'a. Justin Timberlake ogłosił europejską część swojej trasy koncertowej, a pierwszym koncertem w Europie będzie koncert w Polsce. Ten odbędzie się 26 lipca 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Chyba zgodzicie się z tym, że bardzo dawno nie mówiliśmy tu o Sanach, a u Sanach aktualnie bardzo dużo się dzieje. Najpierw w Stanach ogłosiła, że adoptowała hipopotama, a teraz zaprezentowała swój nowy utwór Hip Hip Hura, nieco w stylu country. Tym razem mamy do czynienia nie z wierszami, a z autorską kompozycją Sanach, chociaż znalazłem jeden taki ładny komentarz, który chętnie zacytuję. To jest przecudne. Takie poezje, tym razem nie naszych narodowych poetów minionych czasów, tylko poetki o imieniu Sanach. Kto sprzedał najwięcej płyt w Polsce w 2023 roku? Nie, nie jest to Sanach, tylko Dawid Podsiadło. Jednak małe sprostowanie, Dawid Podsiadło nie jest artystą, który sprzedał najwięcej płyt w 2023 roku, bo ten tytuł należy do Taco Hemingwaya i jego krążka 1800 Oświecenie. Dawid Podsiadło i jego lata 20 uplasowali się na miejscu drugim, na miejscu trzecim Kuban z albumem Spokój, na miejscu czwartym Problem z albumem Problem, a top 5 zamyka Sanach z albumem Sanach śpiewa poezję. Navi musi zadowolić się miejscem szóstym. Tutaj tak samo jak w streamingu, o czym mówiliśmy kilka odcinków wcześniej, czyli Taxi od Kizo. A jeśli jesteście ciekawi, jak ta piosenka powstała, no to odsyłam was do wywiadu Hanczaka z Kizo i Bledką. Zastanawiałem się właśnie przy premierze już Taxi, w jaki sposób wy w ogóle się dogadaliście, znaleźliście, jak ta praca między wami wygląda. No Kizo wydaje się groźnym człowiekiem, nie? W sensie takim, że jak mu się coś nie podobało, to że tam jest w stanie tupnąć. A nie, bo jest konkretnym. Jest na pewno, to trzeba powiedzieć, że jest właśnie konkretnym człowiekiem, dlatego też historia w ogóle z Taxi też jest konkretna. Po prostu napisał do mnie, siema, przyszedł bomby, chcę zrobić z tobą numer, masz mega talent. No i ja napisałam, że jasne, róbmy muzykę razem. No jak usłyszałem jej covery na TikToku, a to dzięki moim fanom, więc dziękuję moi kochani fani, że podesłaliście mi Bledkę. Jak usłyszałem jej covery, to oszalałem, mówię, nie słyszałem jeszcze nigdy takiego wokalu, naprawdę. I od razu napisałem, mówię, przyjeżdżę do Gdańska, mam... Zrobimy hit. A ile polskie gwiazdy zarabiają na swoich koncertach? Okazuje się, że niektóre bardzo dużo. Jak podaje Super Express, Agnieszka Chylińska na przykład, która ma zaplanowaną trasę świętującą jej 30-lecie na scenie, za 8 koncertów ma zarobić około 500 000 złotych. Roxana Węgiel z kolei za jeden koncert ma inkasować od 20 do 30 tysięcy złotych. Nie jest tajemnicą, że na koncertach sporo zarabia też aktualnie najpopularniejsza polska artystka, czyli Sanach. Jak podaje wspomniany Super Express, za zaledwie kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, Sanach miała zarobić około 320 tysięcy złotych. Oficjalnie poznaliśmy też zaktualizowaną listę 500 najlepszych utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Numer 1 należy do ponadczasowego singla Respect. Jeśli chodzi o nowości, to znalazły się tu m.in. As It Was Harry'ego Stylesa, Break My Soul, Beyoncé, Driver's License, Olivia Rodrigo czy Cruel Summer, Taylor Swift. Obiecałem wam bardzo mocne ogłoszenia festiwalowe i oto one. Nicki Minaj powraca do Polski. Organizatorzy Orange World Soul Festival oficjalnie ogłosili, że tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się 7 i 8 czerwca. Ujawniony został też prawie cały line-up. Mówię prawie, bo nie znamy jeszcze headlinera pierwszego dnia, natomiast headlinerką 8 czerwca będzie sama Nicki Minaj. Oprócz niej na scenie zobaczymy Troye Sivana, Jessie Ware, Youngblooda, Kena Carsona i wielu, wielu innych artystów, również z Polski. Pełny line-up znajdziecie oczywiście na sk.pl.